powinniśmy się ich wystrzegać. Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich. Takimi skupiskami ludzkimi są również placówki oświatowe. Dlatego na spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na 2 tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra, za chwilę szczegóły wyjaśni pan minister Piątkowski, już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego. Jednak ze względu na to, że zwłaszcza niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek, czwartek i w piątek, placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci po to, żeby umożliwić logistykę, umożliwić od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi tam, gdzie zgodnie z prawem ta opieka jest konieczna. Dlatego właśnie w porozumieniu z ekspertami i obserwując przebieg choroby, korzystając z doświadczeń innych państw, chcemy znowu działać szybciej, bo w odniesieniu do bardzo wielu zachowań, bardzo wielu decyzji podjęliśmy je przed innymi i wczoraj bardzo wyraźnie to było widać podczas dyskusji na Radzie Europejskiej, że inni zaczynają podejmować bardzo podobne decyzje. Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj to jest nie wychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, mogą po prostu w bardzo łatwy sposób przenosić, zakażać, zarażać innych. To jest zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci mogą w sposób nieświadomy oczywiście zarazić swoich dziadków, babcie. Drop!